A panowie, są tacy, którzy co by mi nie wybaczyli, jakbym nie zadał tego pytania. Powstają różne memy z udziałem pana Roberta. YouTube to jest coś takiego jak życie. No jest tam mnóstwo złych rzeczy i mnóstwo doskonałych rzeczy. Ale ja w ogóle wiem, co ja chcę powiedzieć. Mhm. Ale tak w ogóle w życiu wiem, co chcę powiedzieć. A to jest coś takiego, co jest pan w stanie zdradzić? Czy to jest coś takiego, co artysta na przykład trzyma dla siebie i nigdy nie powie? Hej, masz swoją wizję? Chciałbyś tę wizję ze swojej głowy przenieść do rzeczywistości i to jeszcze najlepiej z prędkością wyobraźni? Jeśli tak, to wiesz, że potrzebujesz do tego odpowiedniego narzędzia. Nie byle jakiego narzędzia, umówmy się, tylko takiego, które jak weźmiesz do ręki, to zrobisz na nim to, co masz do zrobienia. I właśnie z myślą o takich profesjonalistach i takich zastosowaniach zaprojektowana została platforma NVIDIA Studio. Jak bierzesz do ręki produkt z oznaczeniem RTX Studio, to wiesz już, że ten produkt jest przeznaczony dla profesjonalistów. Po czym to wiesz? Po pierwsze, po wyjątkowo dobrej specyfikacji, bo każdy sprzęt RTX Studio ma świetne podzespoły, ale wiesz to też po tym, że ekran takiego komputera wiernie odwzorowuje kolory, dlatego że został już wcześniej odpowiednio skalibrowany. No i oczywiście wiesz, że w środku takiego komputera znajdziesz jedną z najnowszych kart graficznych NVIDIA. Tylko że nie wystarczy mieć po prostu wyjątkowo dobrej karty graficznej. Warto wiedzieć, że karta graficzna powinna też rozmawiać z programami, których będziemy na co dzień używać. I tutaj NVIDIA współpracuje z twórcami oprogramowania, którego używamy na co dzień, po to, żeby karta graficzna miała drogę do komunikacji z naszym programem. I mówimy tutaj o całym pakiecie Adobe, mówimy tutaj o Autodesku, mam na myśli też Cinema 4D, Blender, DaVinci Resolve, Unreal Engine, V-Ray i masę innych programów. Już dzisiaj wszystkie te programy i inne potrafią wykorzystywać dodatkowe rdzenie CUDA, rdzenie RT, rdzenie Tensor w kartach graficznych NVIDIA i potrafią się z nimi skomunikować po to, żeby jeszcze bardziej naszą pracę przyspieszać. I jakby tego było jeszcze mało, to dostajemy w pakiecie na platformie NVIDIA Studio sterowniki Studio, które są zoptymalizowane, przetestowane po to, żeby nasza praca była stabilna i nic nam się po drodze nie wykrzaczało. Także tym razem jak zobaczysz RTX Studio, to wiesz, że ten sprzęt jest po prostu z najwyższej półki. Nasi goście są już gotowi i dzisiaj mamy gości wyjątkowych. Robert Makłowicz i jego operator i montażysta pan Andrzej Tomczak. Są już gotowi, za chwilkę z nimi porozmawiamy o tym, jak pracuje im się ze sprzętem RTX Studio, jak wykorzystują ten sprzęt do swojej profesjonalnej pracy. Zadamy im kilka dodatkowych pytań, także zapraszamy serdecznie. Platforma NVIDIA Studio dopiero się rozkręca. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Są z nami Robert Makłowicz i operator montażysta pan Andrzej Tomczak. Tak jest. Witamy. Dzień dobry. Jak wam się podoba nasze studio? No bardzo ładne, nie? Jest przepiękne. Prawda? Nie wiem, czy ja kiedyś w ogóle byłem w tak ładnym studio. No może w Cannes. Ale to... Jeszcze ale, było, ale nie było aż tak ładne. W Ameryce gdzieś. Ty nawet też nie... Nie, w Ameryce są brzydsze studia. Może Donald Trump ma takie fajne studio. No i właśnie co na YouTubie dzisiaj można zrobić? Niesamowite rzeczy, nie? Takie studia, programy jakieś podróżnicze, kulinarne. Wszystko robią. Można zrobić. Właśnie od roku jest taki kanał na YouTubie. Jaki? Robert Makłowicz, czy jest po prostu Makłowicz. Nawet nie wiem, fajny jest? Widziałem kilka odcinków. Jest i fajnie zrealizowany, porządnie, i prowadzący też. Bardzo taki, widać, że już nie robi tego od wczoraj. Trzeba będzie zerknąć. Polecam serdecznie, tam mają prawie 300 tysięcy subskrypcji. Jasny gwint. Strasznie dużo, bo jesteśmy mniej więcej gdzieś rok od startu, tak? Wystartowaliście 25 marca. Tak jest. Jesteśmy rok od startu, ale jak sobie uświadomiliśmy to dzisiaj właśnie, to tak naprawdę jakbyśmy wystartowali właśnie w tej chwili, no bo tak, wystartowaliśmy tuż przed Wielkanocą, wystartowaliśmy w pandemii i wystartowaliśmy w lockdownie, w którym tylko kościoły i sklepy spożywcze były otwarte. I YouTube. I YouTube. No i okazuje się, że minął rok i tak naprawdę jakby wszystko wróciło do punktu wyjścia. Czyli YouTube, kościoły, sklepy spożywcze, lockdown i Wielkanoc. No jesteśmy niemal w tym samym momencie. Tylko, że o 300 subskrypcji prawie, że dalej. Tak. Tylko, że o 300 tysięcy subskrypcji dalej. No to był rok niezwykły. To był rok taki, gdzie musieliśmy, nie my,
pisać rzeczywistość, tylko do tej rzeczywistości się dostosowywać. To był jedyny rok, jak na razie, w naszej zawodowej karierze, kiedy nie planowaliśmy z wyprzedzeniem i nie robiliśmy tak naprawdę tego, co chcemy, tylko bardzo często musieliśmy reagować na to, co się dzieje i robiliśmy to, co można było robić. No, a jednak trochę to, co chcemy, bo YouTube daje te... To wolne. Jak chcemy, to jak chcemy, chcemy, to jest najważniejsze. Ale z tego, co rozumiem, wy nie działacie wspólnie tylko od czasu YouTube'owego, tylko też działaliście wspólnie wcześniej. Ile, panie Andrzeju, ile lat już działacie razem? No, pierwszy raz poznałem Roberta, pamiętam jak dziś, w Zakopanem. W podstawówce? Nie, no był to 98 rok, więc kawał czasu temu. Przyjechałem na zdjęcia, notabene zastąpić mojego kolegę ze studiów, operatora. Kolega wybrał potem inną drogę. A ja zostałem, z Robertem. A co robi kolega? No, nie będę pytał, ale tak kurczę, mogłem kręcić. Nie, kolega ma swoje dobre życie w innym, w innej perspektywie jakby zawodowej. Czyli 98 rok, jeszcze na jakich kamerach wtedy to było kręcone? Jezu. No, na betakamie. To były betakamy, tak. Mm. Duże, ciężkie, prądożerne. Na ramieniu. Na ramieniu, dużo taśm, sprawdzało. Robert nienawidził tych kamer, bo trzeba było duble robić, żeby nie było, pamiętasz czego? Pamiętam. To było oczywiście, nieprawda. Zmuszali mnie do robienia dubli, mówiąc, że może być drop na taśmie. Drop? Czyli drop, czyli uszkodzenie. Uszkodzona taśma i takie plamki, kropki, no tak jak teraz piksel jakby strzelił. Mhm. Bo to były normalne magnetyczne taśmy przecież, a jak się okazało, nie były one zawsze nowe, gdyż ówczesny producent używał ze skąpstwa tych taśm po kilka razy, czego nie wolno było robić. Wtedy niezwykłym wyzwaniem było na przykład zobaczenie ujęcia, trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale to było naprawdę nie tak dawno temu. Żeby sprawdzić ujęcie, które się zrobiło przed chwilą, no to Andrzej się w zasadzie na to nie godził, ponieważ przewijanie taśmy, można ją było cofnąć, mogło spowodować jej uszkodzenie. I wtedy te legendarne dropy, którymi mnie szantażowali i kazali mi to samo po dwa razy powtarzać, mogły się pojawić. Tak, ale to wynikało z tego, że my byliśmy wszyscy jakby związani z zewnętrzną firmą. Robert zawsze dostarczał jako do telewizji gotowy produkt. No, telewizje miały przez całe życie tak, że firmy zewnętrzne były bardzo restrykcyjnie kontrolowane, jeśli chodzi o jakość techniczną materiału. Dlatego musieliśmy po prostu uważać. Musiała być brzydka. Czyli żeby mieć pewność, że program był dobrze nagrany, najlepiej by go nagrać dwa razy albo nawet trzy, żeby tak już... W zasadzie tak. Bo były sytuacje, ja pamiętam, że się te legendarne dropy rzeczywiście pojawiały. Tak, były. I wtedy czyli to nie było tylko szantażowanie, tylko faktycznie się czasem pojawiało. No, ale potem ja dostałem szału, jak się okazało, że to nie jest gancnowa taśma. No. Mhm. Aha. Ale potem trzeba było na montażu to... W ogóle montaż jak wyglądał, to Andrzej za chwilę o tym opowie. Ja się tu nie chcę wcinać, ale ja przypominam sobie ten montaż. Się przychodziło do specjalnego budynku, który się w zasadzie montażem zajmował. Tam siedzieli, mieli takie stoły, no jak, to, jak fabryka. No, a to był jakiś WFDF? Nie. Pierwsze odcinki w ogóle Roberta były, nie ja montowałem, tylko montowało studio z Krakowa. Mhm. Natomiast ja montuję ten program od 2000 roku. No i to było wyzwanie wtedy, dlatego że no nie będę ukrywał, że materiał, komputery były no innej generacji, bo to już nawet nie chodzi o generację wstecz, tylko to było 50 generacji wstecz. Były dużo albo wolniejsze. W ogóle o RTX Studio to z 200 generacji albo wstecz. Albo z 200 generacji, 300, tak jest. Natomiast no, materiały były mocno skompresowane, bo inaczej te karty nie działały. Producentów kart było niewielu na świecie, oprogramowania też, ceny były no, zaporowe właściwie. Nie każdy mógł sobie nie pójść na kręcić i zmontować. Tak, do tego jeszcze pamiętam, jak kupiłem pierwszy maszynę tak zwaną, czyli rekorder, czyli inaczej mówiąc magnetowic. Za własne pieniądze? Za własne pieniądze, tak. Nie, od telewizji niemieckiej, używany, przyznam się, ale po przeglądzie, że tak powiem,
w pełni sprawny i to był taki techniczna wielka ulga dla mnie. Jacie. Natomiast to, no, to były historii, macie. Inne czasy. 21 lat montowania materiałów z poprzedniej generacji, z jakiejś średniej generacji do teraz. No ale jak się zmienił w ogóle język przekazu, język audio i wideo, jak się niezwykle zmienił. No wystarczy sobie obejrzeć te programy nakręcone 20 lat temu. Są no to... jakieś na YouTubie takie sprzed 20 lat? Jest nawet pierwszy w ogóle, taki pilotowy. To jest tak potwornie śmieszne w tej chwili. Tak już się po prostu programów nie kręci. To jest zupełnie co innego już. Abstrahuję od tego, że my trochę inaczej wyglądamy, no bo jednak przez ten czas zmieniliśmy się. Ale język tego przekazu, no gdyby teraz ktoś tak chciał robić programy, co może tak robią dalej program, nie wiem, w Sudanie na przykład. No. Czemu było inny? No, inny sposób narracji zupełnie. Znaczy przede wszystkim no, inny sposób narracji z tego, co już Robert wspominał. Nie można było tak łatwo podglądać tego, co się zrobiło. Mhm. Więc Robert całe życie jest człowiekiem improwizującym. To nie jest tak, że my na planie mamy teksty spisane, Robert się ich uczy, deklamuje, nie. To jest zawsze żywioł. Robert opowiada anegdoty, ja muszę być czujny, wiedzieć, coś zobaczy gdzieś, jakieś drzewo, ptaka, wie, że nie wiem, oliwa gdzieś kapnie i Robert natychmiast idzie w tą stronę, ja muszę być czujny z kamerą. Więc kiedyś aż tak improwizować nie można było ze względu na to, że właśnie technika, kamery nie pozwalały na to. Trzeba było być bezpiecznym, bo na koniec dnia trzeba było ten materiał oddać do telewizji. Ale to zawsze jest improwizacja u pana? Bo no tak, oczywiście. Nie ma choć troszkę, bo mi mama zawsze mówiła, że najlepsza improwizacja jest przygotowana. Żeby się troszkę jednak przygotować. Znaczy, no oczywiście przygotowanie ma tutaj wielkie znaczenie, ale przygotowanie w sensie tego, że człowiek wie, gdzie jest i po co. No jak gdzieś jadę, to czegoś się o tym miejscu dowiaduję. Chyba, że już tam byłem, to się wtedy nie dowiaduję i pokazuję wyłącznie miejsca, które chciałbym pokazać. Ale to jest jedyne przygotowanie, no bo poza tym nie wiemy, co zastaniemy, nie wiemy, jak się ci ludzie zachowają, nie wiemy, co się wydarzy i takie... Poza tym mnie, szczerze mówiąc, nudziłoby niezwykle uczenie się czegoś na pamięć i potem recytowanie tego. Nie byłbym w tym też, myślę, naturalny, bo nie jestem aktorem, no więc lepiej tak. Ale żeby jeszcze tą techniką, o tej technice chwilę pomówić, no jak to się zmieniło? Ja byłem cały czas ćwiczony i uczony, że... A zwłaszcza w krajach słonecznych i ciepłych, a do takich lubimy jeździć, nie mogę chodzić w białej koszuli. Dlatego, że kontrast był taki, że nie mogło być białych talerzy, dlatego, że znowu w słońcu, jak się położy coś, to nie widać. Na przepalań, tak, panie Andrzej? Tak. Nie można było. Ale to były dawne czasy. Dawne czasy, no ale to nie, ale to były nie aż tak dawne czasy, bo od paru lat dopiero tego nie można robić, można to robić. Albo na przykład, jak się nie mogliśmy stać w cieniu pod całkowitym zadaszeniem, a na zewnątrz nie mogło być za dużego słońca, gdyż wówczas był taki kontrast, że przesłona nie wyrabiała. No. Denerwowałem się, jak zakładałeś kapelusz. I mój ulubiony strój Roberta w ciepłym kraju, gdzie słońce świeci w zenicie, to był duży biały kapelusz i biała koszula. I wtedy twarz jest czarna i okulary czarne. Ja twarzy nie widzę. No i... Ale to się teraz zmieniło. Tak, to się ponieważ te kamery w tej chwili, no to po prostu jest brzytewka. Bo mają większą rozpiętość tonalną. Tak jest. To, co jest jasne, pozostaje jasne, a to, co ciemne, też tak jest. To prawda. Technologia poszła w tym względzie bardzo do przodu. Kamery mogą więcej, ale żeby kamery mogło więcej, tak, komputery muszą mieć dużo więcej potrafić. Komputery są w stanie teraz pracować w tej rozpiętości tonalnej. No tutaj Nvidia wspiera to oprogramowanie, gdyż obecne kodeki są bardzo ciężkie i dużo danych komputer musi przetworzyć. No i dzięki tej nowej technologii właśnie Robert się teraz nie musi martwić, że ma czarną twarz pod kapeluszem. Można pokazać od razu na planie podgląd albo na laptopie, albo chociażby na wizjerze z kamery. Nie? Tak jest. Tak, to jest ale dużo. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, o który chciałem podpytać
pana, panie Andrzeju, tyle lat doświadczenia. Łódzka filmówka w ogóle skończona. Tak. Ta kamera na barku kiedyś. Dzisiaj już może nie lustrzanka, ale mała kamera, bo to tak. Blackmagic. I tak się zastanawiam, jak ocenia pan zmiany w ogóle tego paradygmatu, że tak używamy mądrych słów, tej pracy dzisiaj? Czy to jest łatwiej, czy jednak coś też się utraciło z tej takiej starej szkoły? Znaczy, powiem tak, no ja, tak jak pan powiedział, jestem ze starej szkoły. Ja w szkole filmowej pracowałem na taśmie filmowej, co pewnie niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że taśma filmowa przesuwała się w kamerze i... On robił filmy braciom i mnie. Znaczy to w ogóle, jak się zrozumie... On pracował z Leni Riefenstahl. Jak się zrozumie, jak te stare kamery pracują, to też łatwiej zrozumieć, jak te nowoczesne pracują. No tak, bo to prawda. Starają się tak symulować te tak, klatki. Współczesne kamery bardzo nawiązują do starych kamer, dlatego że standardem jest, że stare kamery filmowe tam fotografowały 24 klatki na sekundę. Albo 25 w telewizji. Tak, 25 w telewizji. To współczesny klatkaż to jest właśnie 25. Teraz YouTube promuje także. My nagrywamy teraz materiały w 50 klatkach na sekundę i w 4K, jakby żeby ten odbiór dla naszych fanów był jak naj atrakcyjniejszy. Dlatego pan Robert nawet w jednym wywiadzie powiedział, że ta jakość teraz na YouTubie może być najlepsza niż w telewizji. No, ale ona jest lepsza. No przecież zdaje się, że żadna polska telewizja jeszcze w 4K nie nadaje. No, nadaje. Bo może mają eksperymentalne jakieś programy. Niektóre takie seriale mogą być nadawane, myślę, w 4K. 4K, ale to myślę, że to platformy, nazwijmy to. Same telewizje, kanały telewizyjne jako stricte kanały rzeczywiście chyba nie nadają. Natomiast co jest istotne, a propos naszego kanału powiem, prawie 20% naszych widzów ogląda nasze materiały na telewizorach. Dzięki temu są w stanie, domyślam się, że na telewizorach 4K, są w stanie docenić wtedy jakość. To tak jakby mieć program z panem Makowiczem, tak jak wcześniej. No, ale lepszej jakości. I ja mimo, że tutaj milczę, jak rozmowy wchodzą na techniczne tory, gdyż jestem leciutko niedorozwinięty w tejże materii, ale nawet ja potrafię sobie odpalić program dowolny w YouTubie i spoić go przez Bluetooth z telewizorem i oglądam po prostu to jak człowiek na wielkim ekranie w doskonałej jakości. Ponieważ oczywiście YouTube to jest coś takiego jak życie. No jest tam mnóstwo złych rzeczy i mnóstwo doskonałych rzeczy. I teraz tylko, tak jak w życiu, od nas samych zależy, na co się zdecydujemy, co wybierzemy. No, nie ma takiej bazy, takiej kopalni, nie wiem, choćby filmów dokumentalnych, no, które na YouTubie są. Ja szukam czegoś o wojnie domowej w Hiszpanii albo o wojnie domowej w Jugosławii. Cyk, jest i za chwilę to oglądam. No. I research gotowy. No, oczywiście. Do odcinka. Tak, dlatego ja głęboko namawiam, żeby nasi widzowie nawet na fajnych komórkach nie oglądali, bo wiem, że jest trend taki, żeby jednak wszystko zalecam, oglądać. Zalecam, że nie oglądać waszych programów. To znaczy... Czy można? Widać, no. Można, ale... Można, oczywiście, że tak można. Oglądam. Natomiast to jest tak jak oglądanie wielkich dzieł filmowych też na komórce. No, ludzie tracą to jest tak jak jedzenie dobrego posiłku bez soli i pieprzu, tak? Z plastikowego talerza. Albo z plastikowego talerza. No, ludzie mówią, że to nie, u nas w domu to w ogóle nie ma telewizji. Nie ma telewizora. Ja rozumiem, że w domu nie ma telewizji, znaczy nie korzysta się z telewizora po to, żeby odbierać telewizję, programy telewizyjne. Ale telewizor jest przydatnym sprzętem, jak się go zepnie z YouTube'em. To w ogóle jest wtedy zupełnie inne doznanie. To jest tak, jakby się poruszać przy pomocy silnika, który ma 10 koni, mówię o komórce, a 300 koni. No jednak, sorry, wolę 300.
To jeszcze do tych kwestii technicznych za chwilkę wrócimy, bo to na pewno dla słuchaczy i widzów jest interesujący aspekt, w szczególności to, jak pracujecie nad materiałami, jakich programów używacie i kto jest na planie, a co się potem dzieje z materiałem. Jeszcze jedną rzecz chciałem dopytać, bo to nie jest takie oczywiste, przynajmniej dla mnie nie było, że jak się przychodzi z telewizji do YouTube'a, to zazwyczaj była taka teoria, że to w ogóle nie jest łatwe, że osoby z telewizji będą miały trochę kłopot, żeby się odnaleźć na YouTubie, bo tam już jest pewien taki format, ludzie lubią autentyczność, a osoby z telewizji mają często taką manierę telewizyjną i że może nie będzie im łatwo. Tutaj w tym przypadku było, w ogóle mam wrażenie, jakby to przeniesienie do internetu było tak płynne i tak niewidoczne, że wręcz aż zaskakująco dobre. I chciałem zapytać, jaki jest sekret może dla innych kolegów z branży jeszcze, którzy tam są jedną nogą tu, może myślą, co tu można powiedzieć? Jeśli cokolwiek mnie ograniczało, to właśnie telewizja mnie ograniczała i jej ramy. No bo to jednak było wtłoczone w telewizji jakieś ramy. Po pierwsze było wiadomo, ile musi odcinek trwać. Po drugie było wiadomo, z czego on się ma składać. I tak naprawdę, oczywiście to myśmy to realizowali, ale jednak na końcu tego całego łańcucha przed emisją była jakaś redaktorka albo jakiś redaktor, wydawca i tak naprawdę dość często to poniekąd była też emanacja jego gustów. Mhm. No więc mówił, żeby, czy tam mówiła, żeby tego mniej, tego więcej. I to w związku z tym no też miało właśnie dotyk kogoś z zewnątrz. A w tej chwili to zależy wyłącznie od nas. I my wiemy, czy ten program, a tak naprawdę nie wiemy właśnie, i to jest wspaniałe, czy ten program będzie miał 23 minuty, czy 38. I czy się spodoba od razu, czy nie? No tego nie wiemy nigdy, ale jakie to ma znaczenie? Jak zaczynaliśmy, to nam oczywiście mówiono, że to musi być bardzo krótkie, bo ludzie nie są w stanie oglądać długo YouTube'a, co się okazało kompletną nieprawdą. Kompletną nieprawdą. Mówiono nam, jak mają wyglądać ikonki. Znaczy konsultowaliście się wcześniej? No, pytaliśmy się, ale oczywiście. Tak naprawdę poszliśmy kompletnie własną drogą, nie zważając tak naprawdę, mówiąc sobie głośno que sera, sera, co będzie, to będzie i zróbmy to tak, jak naprawdę chcemy i jak czujemy. I to się okazało strzałem w dziesiątkę. Rady dla ludzi, którzy są w stanie przejściowym pomiędzy telewizją. No nie ma, a YouTube'em nie ma jednej złotej. Zależy, co oni w tej telewizji robili. No bo jeśli ktoś w telewizji wyłącznie coś czytał z promptera i działał w ramach jakiegoś sztywnego gorsetu i nie jest zwyczajny do tego, by właśnie improwizować, reagować na bieżąco na sytuacje, które się wydarzają, to będzie mu trudno. No chyba, że sobie wymyśli taką formułę, która przeniesie wprost to, co było w telewizji, do YouTube'a. Ale to rzeczywiście może okazać się sztywniackie po prostu. No więc nie ma. Trzeba być sobą. No a jest takie, czujecie coś takiego, że jesteście, tak się teraz zastanawiam, jakoś tak bliżej ludzi przez to, że... Pewnie, ale to jest fundamentalna różnica. Po pierwsze, ja wiem, że to niby wiadomo, ale warto to przypomnieć. Po pierwsze, błyskawiczna akcja i reakcja. Czyli jest premiera naszego programu i ja staram się oglądać je w trakcie premiery i reagować na ten czat, który tam jest. Ale no więc to już jest... Reakcje są w trakcie oglądania. Czy piszecie czasem na tym czacie? Tak, ja tam piszę. Ludzie wiedzą, że ja tam piszę. Twórcy są z nami. Ja tam sam piszę, super. Bo uważam, że skoro ja się pod tym podpisuję werbalnie, to również przez szacunek do tych, którzy to oglądają, staram się tam bywać. I potem czytam również te komentarze, ich się pojawia do kilku tysięcy pod każdym filmem i one się pojawiają niemal zaraz. No, co można było zrobić w telewizji? Jak się komuś program podobał albo nie podobał. No można było napisać list do redakcji. No i on przychodził do Warszawy, a ja tam bywam rzadko, więc raz na pół roku dawali mi te listy i one już były nieaktualne i dotyczyły czegoś, o czym ja już zapomniałem. No nie było, w ogóle nie było tutaj żadnego takiego... I wasza droga się kończyła przy oddaniu materiału redakcji. Nie, przestało... nie wiedzieliście może nawet, kiedy to będzie lecieć w telewizji, czy wiedzieliście? No, niby wiedzieliśmy, ale przestawało nas to kompletnie interesować. Idziemy robić dalej. Jakby przestawaliśmy być niejako w dalszym ciągu właścicielami tej treści. Nawet nie mieliśmy pojęcia, bo tak są skonstruowane umowy z telewizjami, że one są najczęściej,
telewizja jest tam pewnego rodzaju stroną monopolistyczną, narzucającą. I to nie ma znaczenia, czy to jest, jaka to jest telewizja. Z reguły te duże stacje tak działają. No więc oni płacą raz, a potem mogą powtarzać to w nieskończoność i za to nie płacą już ani groszy. Czyli to się staje ich. Tak, to się staje ich. I potem no, do dzisiaj w TVP są powtórki moich programów, naszych programów. No, i nie dostajemy. Ja bym miał, tak ja bym też bym poszczął. Ale no, jakbym, no, jakbym oczywiście. Kupił, jak od was kilka takich, to też bym poszczął. No a tak, no, ale jeszcze my nawet nie wiedzieliśmy, że oni sprzedają te programy za granicę. A, też myśmy z tego nic nie mieli. Nie, i nie da się w ogóle tego, nie da się przeskoczyć. A gdzie za granicę? Gdzie to leci jeszcze? No, na przykład w Chorwacji lecą moje programy od lat. Z napisami? Czy od lat. Na szczęście z napisami. Ja jestem przeciwko lektorom. Aha. Bo dzięki napisom Tomasz ludzie... Dzięki... Słuchaj tak. A Stanisław Lektor? Stanisław Lektor? No, jak słucha. Nie wiem, kto to jest Stanisław Lektor. Ja też nie wiem, ale może słucha. I bo dzięki napisom ludzie się uczą języków. A lektor, no poza tym, jak to może być, że są kraje, w których przez to, że wszystko się dubbinguje, ludzie nie znają głosu prawdziwego, nie wiem, na przykład Roberta De Niro. No, i Indianie i kowboje mówią po niemiecku. A nie wiem, no, czy albo w krajach, w których jest tak rozwinięty dubbing, na przykład Roberta De Niro nie gra zawsze ten sam aktor, który... Może tak być, ale to nie jest Robert De Niro w każdym razie. Ale ja na przykład mówi po niemiecku. No właśnie. Wróćmy jeszcze do sfery produkcji. Czyli tak, wy macie w ekipie oprócz was producenta i dźwiękowca. Tak. Producentkę, która... I kierowniczkę produkcji zarazem, czyli moją żonę również, też po łódzkiej filmówce. Czyli to jest takie łączenie życia prywatnego z pracą. Tak. Niektórzy mówią, że to niebezpieczne, aczkolwiek nie, ja z żoną również pracuję w jednym miejscu. Ja sobie tego nie wyobrażam inaczej, no bo no w tym roku trochę było inaczej ze względu na mniejszą ilość wyjazdów. Mhm. Ale normalnie połowę roku nas nie było. No więc co, to żona marynarza. Mój ojciec był marynarzem i małżeństwo nie wytrzymało. Włodek. Tak. Ojciec Włodek. I rodzice się rozwiedli, więc jednak jak się ma marynarza, którego bez przerwy nie ma, to nie jest dobre dla rodziny. Więc materiał zbieracie na wyjeździe, zrobiwszy research i całą produkcję wcześniej. I co się z tym materiałem potem dzieje? Kto go bierze? Tak, ja go biorę od 20 lat. Wcześniej były właśnie to taśmy bety, potem były to dyski XD-kamowe, potem były to karty, potem dyski twarde i jakby dyski twarde są już kopiowane, bo wiadomo, że dyski twarde lubią w ostatnim momencie powiedzieć, że jednak mają jakiś błąd i ten materiał... To jest tak, jak jest takie powiedzenie, że ludzie się dzielą na tych, którzy robią backupy, w sensie to zabezpieczenie, i na tych, którzy dopiero będą robić backupy. Znaczy zalecam wszystkim, że jeżeli wyjeżdżają na zdjęcia, nie wiem, do Zanzibaru, na Zanzibar, czy do Afryki, Azji, czy gdziekolwiek indziej, żeby jednak robili backupy, bo podróż jest kosztowna, żeby i się już... I mogą być dropy. I mogą być dropy, tak. Nie, no ja tutaj przestrzegam pewnych reguł. Jedna z firm produkujących kamery, jedna w swoim manualu wiele lat temu powiedziała, że karty należy kopiować 3 razy, żeby mieć pewność, że ten materiał przeżyją. I ja staram się takiej złotej zasady przestrzegać, kopiuję te materiały 3 razy. Na różnych nośnikach? Tak, na różnych nośnikach. Powiem więcej, jak lataliśmy samolotami, to rozkładałem te dyski po różnych walizkach, żeby nie stracić ich i ten. Także tutaj no, jeżeli nasze materiały są cenne w tym sensie, że są niepowtarzalne, no bo nie wiem, no taka podróż, no, to generuje koszty i nie da się jej powtórzyć, to należy po prostu się zabezpieczyć. I ten materiał ląduje potem w DaVinci? Tak, ten materiał ląduje w DaVinci. Ja montowałem w wielu programach. W Premierze też? Tak, w Premierze też. Dla telewizji używałem, gdy pracowaliśmy dla telewizji, pracowałem w Premierze, gdyż ten program był chyba w tamtych czasach lepiej
jakby zoptymalizowany pod tak zwany broadcast, czyli na przykład, no tutaj mogę powiedzieć, skoro jesteśmy w technologicznym panelu, telewizja wymaga tak zwanego interpolowanego materiału. Tak zwanego i, tak. Da Vinci miał z tym wiele lat problem, aha, dlatego że Da Vinci wywodzi się z korzenia filmowego. Da Vinci to jest program, który został wymyślony do kolor korekcji i dopiero te wszystkie dodatkowe panele edycji, tam Fusion, to zostało dokupione, dołożone jakby do tego programu. I jakby korzeniem Da Vinci'ego jest kolor korekcja filmu, gdzie film był zawsze w tak zwanym trybie progresji. Przepraszam ci przerwę, korzeniem Da Vinci'ego jest Toskania. Tak. Nawet... A ostatnim dziełem? Ostatnie wieczory. Wracając do wątku IIP, to właśnie telewizja wymagała, cały czas wymaga, jak ktoś produkuje dla telewizji, to cały czas dostaje ścisłe wytyczne, jak te programy mają być technicznie zrobione. No i tu do tak naprawdę wersji chyba, nie wiem, 16 Da Vinci'ego premier go wyprzedzał w tej kwestii. Natomiast no, można powiedzieć, że od wersji 16 Da Vinci znowu zrobił progres, wprowadził możliwość tak zwanych dzielenia ramek i już to ten problem został rozwiązany. Niemniej jednak, ponieważ teraz nadajemy dla YouTube'a, Da Vinci jest wygodniejszy. I nie dość, że jest wygodniejszy, to ja tylko jeszcze wspomnę o czymś, o czym wspominałem na początku, że Nvidia bardzo dobrze współpracuje z DaVinci'm, zresztą z premierem też, bo ja akurat premiera tak używam. A z Michałem Aniołem? Nie znamy się. Nie, ja tu dodam od siebie, dla tych wszystkich, co nas słuchają, że Da Vinci jest specyficznym programem, który po pierwsze jest darmowy, więc można go ściągnąć i na potrzeby YouTube'a, startu jakiegokolwiek zacząć montować. Ma jedną, można powiedzieć, wadę albo zaletę, w zależności od której strony się na to patrzy, potrzebuje silnej karty graficznej. No i tutaj nie będę ukrywał, no, Nvidia wpasowuje się idealnie w ten trend, dlatego że laptopy z kartami Nvidia są, no, potężne. Ten program dobrze działa na tym i no, no co mogę powiedzieć? No, nie trzeba mówić nic więcej. Wydaje mi się, że to jest świetne. Czyli co, kurtyna oklaski? Znaczy, wie pan, panie robocie, mieć w laptopie RTX 3070 GeForce'a, to jest tak jakby, nie wiem, co by pan... 500 jakiś, koni? Tak, Fiat Multipla z silnikiem 500 koni. No. Bo widziałem, wiecie, że pan jako jeden z nielicznych ludzi, a znam dwie takie osoby, nie ma negatywnych odczuć do auta Fiat Multipla. Ale oczywiście, że nie mam. A niektórzy mają. Ja bym powiedział trochę inaczej, że to nie jest jednak Fiat Multipla z 500 konna, ponieważ Robert jest z włoskiej motoryzacji. Ja troszeczkę lubię włoską, ale też lubię niemiecką i powiem tak, dla mnie jako człowieka montującego potrzebny jest sprzęt przewidywalny, tak jak trochę niemiecka motoryzacja. I stabilny. A do tego są sterowniki studio. Stabilnie się pracuje na nich. Tak jest. I to znaczy tutaj mam nadzieję, że się, to znaczy ja używam tych sterowników i nie zgłaszam problemów, natomiast nie jestem programistą, więc jak one działają, tam łączą te wszystkie, jak każą pracować temu chipowi w środku, to już nie, to ja już nie jestem w stanie. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście Nvidia od jakiegoś czasu ma sterownik graficzny i studio, i ponieważ ja nie gram, a natomiast montuję, więc... Nie gra pan nic w ogóle? Raczej nie. Nigdy. Bo te matryce też są dobre do grania, jak coś. Bo chętnie spróbuję i rzeczywiście ten. Natomiast granie nie jest moim takim... Kolega konikiem. Gra. Tak? Kolega gra? W co kolega gra? Nie, płyta się nazywała El Dupa gra, a nie kolega gra. Kolega już nie gra, bo gry, w które grał, już dawno wyszły z mody. Co? Kolega grał Wolfensteina i latałem jako Red Baron. Mhm.
Wyłącznie byłem pilotem albo niemieckim, albo austriackim i latałem. A to ja myślę, że nadal by poszło. I Red Baron po jakimś czacie, po jakimś live'ie dostałem namiary od miłych uczestników tegoż na Red Barona, którego właśnie ktoś wypuścił niedawno i można go z sieci pobrać. To pobierzemy i pogramy. No i mówiliście tu o sterownikach. Nie wiem, co to jest, ale wiem, co to są sterowce. I tam toczy się wspaniałe pojedynki powietrzne ze sterowcami. To jest podobne, bo... Tylko wtedy trzeba być pilotem francuskim albo brytyjskim. No. Bo na sterowcach latali Niemcy głównie. Znaczy, ja powiem tylko o sterownikach, że sterowniki dla mnie są bardzo istotne, bo czasami, tak jak mówiliśmy, pracowałem i na Premierze, i na Da Vinci, i czasami nagle pojawiała mi się informacja, że jest można upgrade'ować coś i coś mi tam nie działało, i czy komputer lagował jakkolwiek i nagle przyszedł nowy sterownik, nagle problem zniknął. I to jest nagle czuję się, że ktoś tam po drugiej stronie zadbał o to, widział problem i także no, aktualizacja sterowników jest istotna. A panowie, są tacy, którzy sobie mi nie wybaczyli, jakbym nie zadał tego pytania, więc może je zadam, będziemy mieć to z głowy. Bo widziałem, takie powstają różne memy z udziałem pana Roberta. No, czy ja sam je robię? Nie. Okej, okay, no to już mam odhaczone, to już ludzie wiedzą. Bo niektóre są naprawdę śmieszne. Zgadzam. Ten ze Słowakami. Doskonale. Ten ze Słowakami jest tak dobry. Bardzo dobry. Jak kurde. One mnie śmieszą. A teraz tych Słowaków, Dogara. Nie wiem, co prawda, czy on się podoba Słowakom. No właśnie, ale... nie pytaliśmy Słowaków? Nikt... No nie, z żadnym słowackim hejtem się nie spotkałem jak na razie. A jakiś ulubiony wasz mem? No mój jednak taki chłopczyk, który jest podobny do mnie. To młody Roman Makowicz. Tak, to jest świetne. To ulubiony? No chyba tak, bo podobieństwo jest bardzo duże tego dziecka do mnie w tamtym czasie. A w tym, okej. Okay. A panie Andrzej, jakiś mem ulubiony? Albo czy pan na przykład w ogóle nie lubi memu? Nie jest w stanie się na mnie patrzeć, jak się montuje to. Może to on robi wszystkie memy w trakcie montowania? Nie. Nie montuję, natomiast no, rzeczywiście niektóre mnie śmieszą i nie mam chyba jakiegoś ulubionego jednego. Powiem uczciwie, jest ich tyle, że no, ten ze Słowakami jest oczywiście utrwalany, bo wszyscy o niego pytają, jest chyba najsławniejszym memem. Natomiast no, jest dobry. Jest taki dobry po prostu, skoro wszyscy do niego wracają. Tak. A jest więcej tych memów od czasu startu na YouTubie? Jakby nasiliło się to? Czy... O tak. Tak, évidemment. Évidemment? Tak, ale to też łatwiej jest brać, pewnie je tworzyć, łatwiej brać coś z YouTube'a i dorobić. Ale to jest powiązane, myślę, też z tym, o co pytałem wcześniej, że jesteście bliżej ludzi teraz właśnie. Że to no, się tak... Tak, jesteśmy cząstką społeczności. Tkanki społeczne. I to jest wspaniałe. Ja jestem istotą społeczną bardzo, więc lubię być w społeczności. Tak, to jest bardzo miłe, zwłaszcza, że odzew fanów jest bardzo pozytywny. I szczerze, rok temu się zastanawialiśmy, jak to będzie, no bo myśleliśmy i... Był stresik przed pierwszym odcinkiem? Był stresik. Oczywiście. Najmilsze z mojego punktu widzenia jest jednak przekonać się dowodnie, że człowiek nie jest dziadersem. Tak, i odzew, i to, że rośnie, i jednak i kobiety, i mężczyźni piszą, że kochają Roberta. No, oczywiście częściej czytam te listy od kobiet. A co na to producent? Ja je czytam w samotności. Aha, a ona też może czytać. Ona jest może, troszkę zazdrosna. Jest troszkę zazdrosna. Troszeczkę listy. Jest. Jest to zrozumiałe. To są publiczne listy. Publiczne listy. Na które ona odpisuje na przykład. Proszę zostawić. Tak. To panowie, ja mam taką propozycję. Zanim jeszcze ostatnie pytanie i potem przejdziemy sobie do... Gry. No takie jakby gry, bo nagraliśmy taki jeden materiał ze mną tam na green screenie, który sobie wycięliśmy. Zobaczymy wasz materiał
Jeśli pozwolicie, to podepniemy waszą macierz dyskową z materiałami. Mamy w ogóle ekskluzywny dostęp do materiałów z kanału pana Roberta Makowicza i sobie zobaczymy, jak można wkleić na przykład do tego materiału mnie. No, a to znaczy, że wy też... Ja bym chciał być w jednym z odcinków. Wy też tym systemem Pegasus zarządzacie? Wiem, o który system chodzi, ale do niego nie mamy dostępu na razie. Nie, nie przyznajecie się w każdym razie. Nie, to nie my. Co złego, to nie my. I tym ostatnim pytaniem jest jeszcze... Znacie już troszkę YouTube'a. Czy z tej szkoły filmowej, z której pan Andrzej się wywodzi, czy jest coś, z czego ta nowa fala twórców, w tym mnie, mogłaby skorzystać? Czy jest coś takiego, co jest dobre w tych takim klasycznym podejściu do tworzenia telewizji, czego może na przykład ktoś nie mieć, jak startuje sobie sam, ma kamerę, którą kupił i robi coś na YouTubie? No, takim podstawową rzeczą, której szkoła filmowa uczy, jest opowiadanie. Tak naprawdę, żeby zrobić coś sensownego, trzeba się nauczyć opowiadać i nauczyć się w pewnym sensie języka filmowego. I ja nie mówię, że trzeba być Bernardo Bertoluccim czy nie wiem, jakimś innym Bergmanem, ale trzeba wiedzieć. To znaczy, wszyscy znamy język filmowy, bo oglądamy tak podświadomie bardzo dużo filmów współcześnie i najgorsze, co możemy robić, to bezmyślnie się naśladować, bo mi się podoba jakiś efekt, bo mi się podoba, bo są, ja widzę to od 20 lat, wchodzi jakiś nowy sprzęt i wszyscy zaczynają z tego sprzętu bezmyślnie korzystać. No teraz na przykład tylko dlatego, że jest nowy. Tak, teraz są stabilizatory na przykład na topie, wszyscy muszą mieć stabilizator, wiadomo jakiej firmy, jak nie ma stabilizatora, nie ma filmu. No to nie jest prawda. Takich mód w latach 70. pojawiły się zoomy i w polskich filmach typu 007 z Głosie były dynamiczne dojazdy zoomami, czyli zmieniana ogniskowa za pomocą takiego, no każdy wie, twórca YouTube'owy, co to jest zoom. Także szkoła filmowa przede wszystkim uczy, uświadamia, na czym polega język filmowy. I też uczy tego, że nie ma sensu wchodzić do jakiegokolwiek medium, jak się nie wie, co chce się powiedzieć. Czyli sztuka narracji, opowiadania. Tak jest. A pan Robert bardzo ładnie opowiada. Pan Robert wie, co chce powiedzieć. No, się nie wie chyba. W sensie to się improwizuje w trakcie i to każde zdanie jest budowane po poprzednim, tak? Tak, i nawet nie ma planu. I nawet po jego wypowiedzeniu nie mam pojęcia po co. Troszkę bliżej. I nawet po jego wypowiedzeniu nie mam pojęcia po co to zdanie. Dobra, dobra. Ale to jest fajne, bo to otwiera właśnie na to, co się wydarza w trakcie, nie? Coś przeleci, coś wpadnie do głowy nowego i można pójść w tę stronę. Nie no, ale ja w ogóle wiem, co ja chcę powiedzieć. Ale tak w ogóle w życiu wiem, co chcę powiedzieć. A to jest coś takiego, co jest pan w stanie zdradzić, czy to jest coś takiego, co artysta na przykład trzyma dla siebie i nigdy nie powie, że... Nie, no, jestem w stanie, że świat jest piękny, a ludzie są z gruntu dobrzy i nie ma kultury lepszej ani gorszej. One są po prostu od siebie inne i żeby właściwie zrozumieć własną kulturę, trzeba najpierw poznać inne kultury, by móc porównać. Bez porównania nie ma właściwej oceny. No i tyle w zasadzie. I to o tym cały czas mówię. I specjalnie zostawiłem taką ciszę, żeby to wybrzmiało. To bardzo piękne było, co pan powiedział. Ja się zgadzam właśnie, że ludzie są z gruntu dobrzy, a znam takich, co się ze mną nie zgadzają. Nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska, ale też mi się tak wydaje. Tak, te przykłady złe tylko potwierdzają tezę, o której mówiliśmy wcześniej. Takie wyjątki potwierdzają regułę. Tak, jasne. To co, panowie, zobaczymy sobie coś? No jasne. Na sprzęcie? Mamy się tam przesunąć? A, możemy. Musimy na pewno też podpiąć dysk. No dobra. Tak. Ja muszę chyba ruszyć. Zobaczymy, co tam nakręciliście. No dobra, oglądajmy. Będziemy doklejać. Oglądajmy. No to co my tu mamy, panowie?
Pokazujcie. Zimę pokazujcie, mamy. Coście nagrali. Mamy zimę, w dodatku mamy materiał, który jeszcze nie był publicznie prezentowany. No właśnie. To jest Szwecja, zamarznięte jezioro, środek zamarzniętego jeziora. O, gadaj! Dawaj, że mam. A kto to jest napisanie? No ja. Robert jest na scenie. A kto krzyczy? Andrzej. Ja za kamery krzyczę, bo chodziło o to, że. Prawie jak dajesz drugi! Dym! Haski mnie ciągnął. Lewo! Ciągnął. W nieznane, no zobacz. Prawo drugi! Trzeba wziąć pod uwagę, że to jeszcze jest... Nieobrobione. No, takie zdjęcia ze zwierzętami ogólnie nie są łatwe ze względu na to, że są bardzo nieprzewidywalne te psy i jakby Robert pierwszy raz prowadziłeś sam. Pierwszy raz? Tak. Jak było? No ale jaka prędkość? To jaka? Jest 80 km na godzinę. No. No ze 120 bardziej. No to jest parę koni. Ale jakie pieski fajne. Czyli jesteście na środku jeziora. Tak. Jesteśmy na środku jeziora. A jaka była szansa, żebyście wpadli do tego jeziora? No mizerna, tam już od paru miesięcy jest minus 10. Ja tylko chcę taką małą, skoro już mówimy o technologii. Zobaczcie, to idzie w 50 klatkach. W 4K. W 4K. W RAWie. I w programie. Oczywiście taki materiał podlega dalszej obróbce. Natomiast to pokazuje, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, jak ta technologia się zmieniła, kiedy mamy biały śnieg, który jak ktoś kiedykolwiek kręcił na śniegu, gdzie w słońcu wie, jak bardzo łatwo przypalić. Tutaj widzimy wszystkie szczegóły w śniegu. To daje nam właśnie RAW oraz duża rozpiętość dynamiczna kamery, matrycy tak naprawdę kamery, a potem oprogramowanie i komputer, który jest w stanie to oprogramowanie obrobić. Mhm. I to jest tak naprawdę taki dla nas w czasie tych nowych realizacji taki game changer, bo robimy to mniejszą ilością osób na planie i potem także. Natomiast korzystamy z nowoczesnych narzędzi, które pozwalają nam ten materiał cały czas technicznie poprawiać. A oglądacie materiał na planie, czy to już po przyjeździe na przykład do Polski? Bardzo często oglądamy po powrocie do wieczorami, tak, z grywem podłączamy. Jakieś tam asortymentach? Rezime, no tam coś sobie otwieramy. Nie pytam o szczegóły, tak tylko. No coś sobie otwieramy, coś. Ale te nowoczesne technologie pozwalają nam tutaj jeszcze gościa umieścić. A, tak. Którego? No, takiego mamy jednego gościa. Którego nie było jakoby, a jakoby był. Tak jakby taki tłumacz migowy prawie, że. Tak, jest tu green screen. Skorzystamy z wycięcia. Zasz proszę tego bardzo. Kolegę? Można tak wrzucić, tak? I tak po prostu wrzucamy. Tak naprawdę w montażu dla mnie jest istotne to, że komputer jest responsywny. Że właśnie możemy pokazać, jak się skrobluje materiał na timeline'ie, że można sobie machać w lewo i w prawo. Że bierzemy i natychmiast nie ma żadnych lagów. Ja mam taką materiale. Trudność na swoim komputerze z Full HD z takim skrobaniem, żeby tak, nie zacinał. A tutaj jak widzimy precyzyjnie ustawiamy sobie Pokaż tego gościa. Suwak mówią. Pokaż tego gościa. Ustawiamy sobie przypadkowo tak, ciepło mu jest, chłodno odzian jak na... Weźmy... Długo wstawmy. Tak, długo wstawmy. Ma grubą skórę. I teraz to jest tak naprawdę kolejna warstwa. Komputer na bieżąco to wylicza, przelicza, odcina tło, ale nie chcemy właśnie, żeby jedna gwiazda zasłaniała nam drugą gwiazdę, więc oczywiście całą warstwę możemy sobie zmienić, ustawić w odpowiednim miejscu, gdzie chcemy i puścić. I jak widzimy, dwie warstwy płynnie się odtwarzają. Chodzi o to, że uciekasz przed psami. Uciekam przed psami. Ja znam ten film, Uciekający przed psami 3. Nie, no, dynamiczna rzecz. Jezu. To jest po prostu kino mongolskie. To jest takie kino klasy C. W sensie, że mongolskie, dlatego że jest dużo śniegu.
Słuchajcie, wy się śmiejecie, ale prawda jest taka, że 20 lat temu to było niemożliwe, albo trzeba było zapłacić mega pieniądze. Takie rzeczy robiło się w Gwiezdnych Wojnach. Może my powinniśmy kasować mega pieniądze za to teraz. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, że się za to nie kasuje. I tego nam życzy. No, dokładnie. A kamera jak sobie radziła w minus 15? Bardzo przyzwoicie. A bateria nie trzymała krócej? Oczywiście, że trzymała. Ale to znaczy teraz narzekamy, bo mamy taką kamerę, która jest słynna z tego, że szybko się baterie w niej kończą. Mm-hmm. Roberta to rozwściecza bo czasami. Na ujęciu. Bo czasami na ujęciu, tak. To jest niedopracowane, taka ale... Taka zewnętrzna bateria? Tak. Często korzystamy i tutaj akurat była zewnętrzna. Natomiast no, mogę powiedzieć krótką historię. Oczywiście. Jak zaczynałem swoją właśnie historię operatora. Pracowałem dla takiej firmy, która miała wielką kamerę, właśnie taką naramienną, o której rozmawialiśmy wcześniej. I tam się wkładało dwie baterie, które były, myślę, 20 razy cięższe niż ta jedna. I kamera pracowała przez 10 minut, więc dodatkowy człowiek niósł całą siatkę baterii. Czyli był człowiek od baterii. Dlatego staramy się teraz wyjmować baterię prosto z ogniska, bo dłużej działają. Ten materiał już się tam montuje na YouTube'a, tak? Tak, jest ten materiał się już montuje. A będzie ten dodany, ten gość? No ale, można taki easter egg, to się ale nie, nazywa. Ponieważ my mamy oznaczenie, że jesteśmy dostępni dla dzieci, więc ja nie możemy tego gościa dodać. Ja bym się znajomy pochwalił, że byłem w materiale. Zmienić specyfikację filmu. A to taki moment, jak potem tam tylko głowę... groźnie wygląda. Gdzie on groźnie wygląda? Nie. Mózgu prawie nie ma, gdzie on groźnie poza wygląda. Poza tym może poczekamy na funkcję w YouTubie, która będzie polegała na tym, że będzie widz mógł sobie warstwy wybierać także filmu. Kąt kamery. Kąt kamery i takie, tak, to jest myślę, że przyszłość. Mogłoby tak być, tak. No to ja czekam. Mam nadzieję, że jednak będę. Jak nie będę, to się nie obrażę, ale umówmy się, że może będę. Tak pójdę spać dzisiaj z taką myślą. No, może my cię będziemy w różne miejsca wstawiać. No. A ja wam dziękuję bardzo za rozmowę, panowie. To my dziękujemy. Zapamiętam tę rozmowę. To była dobra rozmowa. Bardzo się cieszymy. Chciałbym, żeby takie były wszystkie i... idźcie kręcić następne materiały, bo to dobre jest. Zaraz jedziemy i kręcimy jedziecie jutro, tak. Dobre będzie? Będzie. I państwu również dziękujemy. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobała ta rozmowa i może macie jakieś jeszcze pytania, które moglibyśmy zadać przy okazji jakiegoś następnego wywiadu. Może będzie też jeszcze taki moment, że przyjdziecie do naszego studia. Mam nadzieję, że tak będzie. No, zapraszamy serdecznie. A was do kolejnych odcinków i subskrybujcie ten kanał na YouTube. Czołem. Ahoj.